W poprzednim odcinku The Walking Dead. Clementine udaje się odeprzeć atak wygłodniałego psa. Jednak rana jest na tyle poważna, że traci przytomność w lesie. Od pewnej śmierci ratuje ją grupa ludzi. Początkowo entuzjastycznie są nastawieni do dziewczynki, jednak wszystko się zmienia po odkryciu zranienia. Grupa przekonana jest, że Clementine została ugryziona przez żywego trupa i chce ją zabić. Po burzliwej dyskusji decydują się, że zamkną ją na noc w szopie, a rano ustalą, czy wystąpiły objawy zarażenia. Clementine nie może czekać tyle czasu z tak poważną raną. Musi ją oczyścić, zaszyć i opatrzyć, a wszystko, czego jej potrzeba, znajduje się w domu. Witajcie z tej strony, Laska Gaming! A oto kolejny epizod The Walking Dead. I tak jak powiedziałem, i to się aktualnie dzieje, no niestety, mam bardzo dużo obowiązków przed sesją, związanych z sesją nauki, jest wpierony, dlatego nie mam czasu na nagrywanie za dużo, ale powiedziałem sobie, że The Walking Dead nie mogę opuścić, ponieważ bardzo mi zależy na tej sesji, jest to jak... Już wiele razy wspominałem, sesja, kurwa, już widzicie, co się dzieje, seria oczywiście, do której mam bardzo wielki sentyment, bo to jest pierwsza, nie, no może nie pierwsza, czekajcie, tylko sobie poprawię, o, dokładnie, jedna z pierwszych serii na moim kanale i mam do niej wielki sentyment, dlatego chcę w to grać. I po waszym feedbacku widzę, że wy też chcecie w to grać. Chcecie oglądać The Walking Dead. Widzicie, mi się już wszystko pierdzieli. Proszę państwa, tak nie można żyć. Ale jeszcze kilka tygodni i będzie wszystko normalnie, czyli opierdalańsko. Dobra, spójrzmy tu przez to okno. Spójrzmy. It makes me feel like a fucking idiot when we're not on the same page. We are on the same page. Not out there, we weren't. Not about the girl. I saw you get soft. What do you want me to do, Beck? Put a bullet in her? I want you to think about our family first. It's all I think about. So don't give me any shit. No jeszcze ktoś musi dzwonić, oczywiście. Mój pedalski dzwonek. No, nagrywam. Dobra. Wycofajmy się. Nikt nas tu nie chce. Fucking hell. Myślałem, że... Chcę przejść. Nie chcę podchodzić do okna, chcę zrobić... Czemu śpiewam muzyczkę z Mortal Kombat... Ale pasuje do... Śniki, klemi, kliu. Dobra. W interfejsie, co bym poprawił w interfejsie? Powinno się podświetlać, jeżeli już na to najadę. Zamknięte, dobra. Próbujemy innego wejścia. Chyba najbezpieczniej będzie po prostu wbić się przez drzwi. Chociaż nie jestem pewien co do takiego rozwiązania, albo wszystkich ukradł pić. Ciekawe jak pierdzielne w to okno, co się stanie. Nie, to będzie głupia. Dobra, wychodzimy przez drzwi. Te, tylnie. Tu widzę tylko jednego pana smutnego. Oczywiście, kurwa. Pan smutny. Może dobra, pieprznijmy w to okno. Jeżeli jest taka możliwość. Dlaczego by nie? What the hell are you doing? I need your help. Me? No. I'm sorry, but I can't do nothing. Możesz. Please, I need to fix my arm. Are you out of your mind? Even if you ain't bitten by some lurker, which you probably are, you can't be here. You gotta get out of here, you understand? Get back into that shed and Carlos will take care of you in the morning. I'm sorry I bothered you. You should be. I don't have anyone who will help me. Come on now, don't get upset, don't get like that. Te granie na emocjach, te oczka tego osiołka.
You wanted to help. Środka, co tam było w tym szeregu? You didn't see anything. Look, you gotta get out of here before my wife finds you. I'm serious. Proszę, pomóż mi. I got enough problems. Nie chcę, żebyś miał przy mnie. We got a baby on the way. Rebecca's all emotional. Got a mess of hormones causing all sorts of trouble. Please help. Please. Don't cry. I'm not gonna cry. I'm just tired. You're not with Carver. No. Kto to jest w ogóle Carver? Bit by a dead person. No. Będę pamiętać, że mi pomogłeś. I won't forget that you helped me. I bet you won't. Promise. Muszę kupić nowe spławony, te się rozpadają już. Definitywnie, ale na razie nie mam geltów. The cut on my arm needs to be cleaned and stitched. Stitched? I ain't doing that. I'll figure it out on my own. All right, look. I don't know what I can find. We're short on bandages, but I might be able to find something clean that will work. I need something to clean it out with. And a needle and thread could help too. I don't even know where to look. Carlos has medical supplies on lockdown. We don't got much these days. Uh-huh. Well, whatever you can get, I'll find the rest on my own. No dobra, to pewnie będziemy musieli znaleźć igłę, którą użyjemy starego gwoździa. A jako nić użyjemy splątanych włosów. I found you some bandages. Oh fuck, jak szybko. And I got you a juice box in case you're thirsty. Ooh. Soczuk. Thank you. Dobra, mamy. Alvin, house meeting in 5 minutes. Oh, okay, thanks. Now you need to go. Dobra, muszę iść. Dobrze, dobrze. Tylko on jest panem miłym i nazwę go pan miły. Indiana Jones też był, ale był chujem na początku. Potrzebna ci igła i woda utleniona. Indiana Jones był chujem na początku, ale później się okazał na też w miarę pomocny. Ale pan miły jest, pan miły. Jest po prostu zajebisty. Tyle. Dobra, jest jakieś zebranie domowników. Wejdźmy przez kątowe drzwi i to na pewno nam pomoże. Kurde, Walker. I to nie jest Johnny Walker. Bo wszystkie... I think it's getting worse. Dobre, to już nie będę. Czekajcie, tu coś jeszcze jest. Może to się otworzy. I can't reach. Mamy bandaż, mamy... Czy nie mogę tego połączyć? Nawet nie mogę łączyć przedmiotów, do cholery jasnej. Co to jest za przygodówka, gdzie nie można łączyć przedmiotów? O, dykta. Tą dyktę na pewno da się podważyć. No, klemmy klub, musisz się... wspiąć na... na swoje wyżyny, żeby odpiąć tą dyktę. To mam dla ciebie super mega pomysł. Użyj młotkie. Ja bym użył tego gwoździa jako igły. Będzie magiczny schowek na igły i wodę. Chociaż nie wiem, jak można użyć gwoździa tępego i zardzewiałego jako igły. Okej, teraz można... Chłe. Jestem pod waszym wszystkim. Fajny moment. Naprawdę, to jest dość duże urozmaicenie w porównaniu do pierwszego sezonu. Nie było takich momentów, takich fajnych, kurde. Klapka, użyj scyzoryka. Nie wiem, od czego to jest klapka, ale to wyszło automatycznie. Trochę mnie wkurza takie zautomatyzowanie rozgrywki. Aha, kuku, oczywiście. I jeb nożyk, kurwa, poszedł się. Chciałem puścić wiązankę jak skurwiesyn, ale powstrzymałem się, bo wiem, że to jest family friendly show. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Aha, co miał zabić? Dobra, teraz trzeba. Co? Nie mogę nic zrobić, tylko... Nie chcę!
nie mogę i to mnie wkurza, ta automatyzacja, że musisz iść tutaj, bo... ale co za? Nie, gnoju. Jakimś prawem śmiesz chcieć iść gdzie indziej niż ja ci każę w ten grom, która zawładnęła i ja tańczę, puc, puc. Dobra. No, można przyłożyć UFO. Kuchnia, nawet przetłumaczyli tekstury, to jest piękne. Kurde, nie wiem gdzie idę. I poza kamerą. Fuck yeah. Dobra, sprawdźmy. Tu jest całe nic. Chyba źle zrobiłem. Gdzie jest zebranie rodzinne? Te emocje. Nie skrzyp tak. Nie skrzyp tak. Te emocje. Posłuchaj najpierw. Nie było nawet okazji do posłuchania. A tam oni wszyscy. You're not supposed to be in here. To nie ja. Mówmy szeptem. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. To się nie dowie, yo. Pomóż mi. Co czytasz? A co ci zrobi? Co czytasz? Help me and I won't tell him. Jaki szantaż? I'm hurt. Please help me. I shouldn't. Musisz mi pomóc. What happened to you? Pies. A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. Nie, łaskocze. Mogę umrzeć, jeśli tego nie opracę. I could die. Szantaż emocjonalny zawsze na próbie. Do you understand? I need something to clean it with. And I need a needle with thread to sew it up. Do you know where those things are? Co się stało dorosła teraz? My dad has some stuff for cleaning with the supplies. Kind of burned. I don't know if he has stuff for sewing, though. Really? Seems like he would. We don't have much. He's still trying to restock since we moved. Aha. I'll help you. Dobra. Good. Thank you. I'm Sarah. Give me clue. Clementine. Nie no, przywitamy się, ona jest miła. Jak pan gruby, miły facet też był miły. We're friends. Tak, right? Tak, we tak. Can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. Ale ona nie jest chyba twojego. It's hard to be the only girl, you know. Rebecca is okay, but she's old. Dobra. And that's tak, it. Tak, yes. Tak, tak. We are friends. Tak, promise? Tak, tak, tak. Pinky promise, czy jakiś, nie wiem, się pluje na palec i się przystawia do dupy. Nie wiem, jak to działa. Przyrzekam. Fine. I get it. Przyrzekam. I promise. Me too. Friends. No, o właśnie. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. A pewnie ktoś wparuje i trzeba będzie się ukryć pod łóżkiem. No, dokładnie. I think this is it. Co to jest? That'll work. You can't do it here though. Someone will find you. Don't worry, I won't. A, myślałem. To by dodało drama turki tego całemu zdarzeniu. Potrzebuję jeszcze tylko... Nie wiem, czy tu wchodzić. Drzwi do łazienki. Czy w łazience mogą być igły? Prawdopodobnie. Czy w łazience może być spotkanie domu? Zależy, jakie spotkanie. Dobra. Żarciki żarcikami, ale tu trzeba tworzyć. Jest igła! Jest! Jakie teleportacja. O, fajnie odbija się. Dobra, to nie będzie takie łatwe. Coś mi się wydaje, że to nie będzie takie łatwe. O. Czasem tracę do niego cierpliwość. Do kogo? Fuck! Ukryj się w kiblu! Wcale mnie nie widać pomiędzy tych krat.
Te emocje! Te emocje! Za chwilę musimy kończyć, ale te emocje. What? Let it be okay. Let it be his. Nie wiem, nie powinienem się śmiać przy tej okazji, no ale. Wejdź. Jest, wyszła. Dobra, teraz musimy. To pewnie jeszcze wejdzie miliard osób, nie? I znajdziemy się w nieproszonej, nieprzyzwoitej sytuacji, kiedy ktoś siądzie po prostu na kiblu, a my będziemy w środku. Szukałem słowa niezręczny, ale mój głupi mózg przeciążony nauką nie umiał go znaleźć, więc musiałem jakieś synonimy walnąć. Dobra, schodź, bo musimy kończyć odcinek. Tu się szło. Wyjście. Czy tam był tylko schowek na ubrania, czy na coś? Dobra. Zapisywanie. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek The Walking Dead, zobacz poprzednie, pierwszą serię, DLC, tyle do oglądania, albo inne produkcje, które ja stworzyłem. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie.